czajnikowy.pl. Mam dzisiaj dobry humor i troszkę wolnego czasu po to, żeby nagrać odcinek i odpowiedzi na te najbardziej palące kwestie, które dyskutowaliśmy wielokrotnie pod niektórymi odcinkami. Na przykład odcinku o Aeropressie, kiedy to prawie że zostałem ukamienowany za to, że nie pokazałem w tym filmie preinfuzji. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest preinfuzja, garstka informacji na ten temat, a dla tych wszystkich, którzy już ją stosują, odpowiedź na pytanie, kiedy warto ją stosować, a kiedy nie jest konieczna. Musimy zatem odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, czym preinfuzja jest, a czym preinfuzja nie jest. Jest to tak naprawdę takie wstępne namoczenie kawy, spowodowanie, że ta kawa wciągnie wodę i uwolni dwutlenek węgla, dzięki czemu kolejna większa porcja wody będzie miała łatwiejszy dostęp do środka, żeby wypłukać dla nas cenne składniki. To jest jeden podstawowy, tak naprawdę najbardziej istotny argument za tym, żeby preinfuzję stosować, czyli żeby woda już wcześniej wniknęła w strukturę drobinki i dzięki temu kolejne większe ilości wody będą miały łatwiejszy dostęp. Jeżeli mówimy tutaj już o uwalnianiu dwutlenku węgla, o którym też wspomniałem, to jest to bardzo istotne, szczególnie w kontekście bardzo świeżych kaw. Jeżeli macie kawę kilka dni, kilka tygodni po wypaleniu, ilość dwutlenku węgla wewnątrz takiej drobinki jest dość znaczna. Jeżeli zostawimy ją, spowoduje ona, że te pierwsze kilkadziesiąt kropli, jeżeli byśmy nie zastosowali preinfuzji, kilkadziesiąt kropli, kilkadziesiąt gramów, przeleci po prostu między tymi suchymi, ogarniętymi dwutlenkiem węgla drobinkami i nie będzie uczestniczyła w tej ekstrakcji aż tak intensywnie. Dlatego właśnie stosuje się preinfuzję. Wlewa się kilkadziesiąt gramów wody na kilkadziesiąt sekund po to, żeby kawa napęczniała i powstał taki efekt, który po angielsku nazywamy blooming, czyli mówimy tutaj o rozkwitaniu kawy i faktycznie ta kawa rośnie nam tak delikatnie, uwalniając dwutlenek węgla. I następnie, jeżeli już mamy tak przygotowaną kawę, dużo łatwiej jest nam osiągnąć intensywniejsze ekstrakcje, po prostu bardziej nasycone kawy, bardziej bogate w smaku. Co jest jeszcze bardzo istotne, to napęcznienie drobinek jest również bardzo wskazane w przypadku robienia espresso. Jeżeli tego nie zastosujemy, to jest bardzo łatwo o to, żeby osiągnąć efekt kanałowania, czyli woda znajduje jakąś szczelinę, żeby przejść przez ciastko bez uczestnictwa w ekstrakcji. Mamy wtedy taką fontannę wody dosłownie wyciekającą. Jeżeli zastosujemy preinfuzję w przypadku espresso, kawa napęcznieje i spowoduje, że następnie cała ilość wody będzie mogła swobodnie przejść przez cały coffee cake. Jak chodzi o takie jeszcze argumenty, którymi możemy tutaj ukoronować preinfuzję i sprawić, że jest ona zasadna dla użycia, to przede wszystkim jest to też kwestia wydłużenia albo skracania czasu. Wyobraźcie sobie, że już macie zmieloną kawę i nie macie możliwości regulowania tego w żaden sposób, czy ona będzie parzyła się w takim albo w innym czasie, ponieważ już stopień zmielenia będzie decydował o tym, jak długo będzie się ona parzyła. W przypadku, kiedy zastosujemy krótszą preinfuzję albo dłuższą, możemy tutaj mieć większą kontrolę nad tym, jak długo nasza kawa ma kontakt z wodą. Czym zatem preinfuzja jest? Jest to wstępnym namoczeniem kawy, usunięciem dwutlenku węgla, spowodowaniem, że ona napęcznieje, no i przede wszystkim przygotowaniem do wyciągnięcia z niej wszystkich cennych składników. Czym preinfuzja nie jest? Preinfuzja nie jest czymś magicznym, co wystarczy zastosować i nasza kawa będzie lepsza. Trzeba mieć świadomość, kiedy ją zastosować i w jakich przypadkach jest konieczna. W odpowiedni sposób nakreślić cały problem, warto odnieść się tutaj jeszcze do dwóch terminów, mianowicie perkolacji i infuzji. Jeżeli wykorzystujecie techniki oparte o perkolację, czyli swobodny przepływ wody przez cząsteczki kawy, mam tutaj na myśli głównie takie techniki jak właśnie techniki przelewowe, ale też espresso, w tych wszystkich sytuacjach warto zastosować preinfuzję, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, nie przygotujemy kawy do tego, żeby miała kontakt z tą właściwą ilością wody. A warto pamiętać, że w technikach przelewowych woda z kawą styka się tylko raz, przepływa przez nią i trafia do filiżanki albo do dzbanka i już więcej z nią kontaktów mieć nie będzie. Jeżeli więc przez większość czasu woda trafia na kawę, która nie jest jeszcze odpowiednio przygotowana do tego, żeby rozpuścić w niej swoje substancje, w
tym momencie mamy do czynienia z naparem bardzo płaskim w smaku, nierozwiniętym. Te ekstrakcje nie będą aż tak bardzo intensywne. Zupełnie inaczej jest w sytuacji metod opartych o infuzję. I to akurat dobrze znamy z domu. Mam tutaj na myśli wszystkie te techniki, gdy zwyczajnie fusy zalewane są wodą i zostawiane przez cały czas po to, aby mogły zaparzać się w całym tym czasie, który przewidzieliśmy, aż do momentu, kiedy fusy zostaną odsączone. Mam tutaj na myśli takie techniki również jak aeropress czy french press. W tych technikach, gdzie woda ma przez cały czas kontakt z kawą i nie ma ryzyka tego, że to zaparzenie będzie przebiegało nierówno, w tym momencie możemy, owszem, zastosować preinfuzję, ale na pewno nie jest to coś, co tak jak w przypadku perkolacji jest czymś koniecznym. W wykonaniu samej preinfuzji wielkiej filozofii nie ma, natomiast i tak pokażę Wam to w praktyce, jak to wykonać, żeby nie było żadnych wątpliwości. I mamy tutaj już 12 gramów kawy, przeleję przez nią w sumie już razem z preinfuzją 200 gramów wody, a więc na samym początku 50 gramów wody, 30 sekund odczekam, a potem będę wlewał kolejne partie. Jakiej kawy użyjemy? Jest to Rwanda i jest to Rwanda wypalona 28. Co jest bardzo istotne, ponieważ dzisiaj mamy 30 maja, więc kawa była wypalona 2 dni temu. Zależy mi na tym, żeby była jak najświeższa, ze względu właśnie na to, że chciałem pokazać ten blooming, o którym wcześniej mówiłem, czyli wzrastanie kawy w wyniku ucieczki dwutlenku węgla, więc mamy ten taki efekt rozkwitu kawy, który mam nadzieję będzie bardzo widoczny dzięki temu, że kawa jest świeża. Skoro kawa już jest w środku, zależy mi w takim razie na tym, żeby jak najszybciej rozpocząć ekstrakcję i taruję już swoją wagę, wlewając 50 gramów i co jest istotne, już w momencie kontaktu kawy z wodą włączam stoper, czyli 50 gramów już uczestniczy, już wlicza się w 200 gramów wody w sumie wlewanej do kawy. No i oczywiście czas również będzie wliczony do całości zaparzania. Mamy w takim razie 50 gramów. Piękny rozrost tej kawy, wielkie bąble, które się pojawiają w środku. I jeszcze 8 sekund, żeby przelać całość kolejną porcją. Wtedy uwydatni się jeszcze bardziej ten blooming. Będziemy widzieć właśnie teraz dodatkowo wielkie bąble dwutlenku węgla, które muszą uciec. Gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy od razu wlewali każde kolejne partie, to skutkowałoby tym, że to zaparzenie po prostu nie odbywałoby się równo. Sama kwestia zaparzenia i tego, w jaki sposób wykonać odpowiednio kawę metodą przelewową, znajdziecie to na naszym kanale, najprawdopodobniej już to oglądaliście, dlatego nie będę tutaj wnikał i kontynuował tego zaparzenia, chodziło mi tylko i wyłącznie o preinfuzję. Mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj usłyszeliście, były dla Was nowe, były dla Was zaskakujące, być może ciekawe i będziecie wiedzieli, kiedy przede wszystkim stosować preinfuzję i kiedy warto w ogóle zainwestować troszeczkę czasu i poświęcić chwilkę, żeby przygotować Wasze fusy z mieloną kawę do przyjęcia kolejnych porcji gorącej wody. To tyle na dzisiaj. My widzimy się w kolejnych odcinkach i do zobaczenia jak zawsze na czajnikowy.pl.